Kolejny gość Wolnych Głosów jest już z nami w studiu, pan Nikodem Bernaciak, analityk w Centrum Analiz Prawnych Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od wczoraj rozmawiamy tutaj w naszym studiu z gośćmi o rezolucji podjętej przez Parlament Europejski. W skrócie rezolucja dotycząca LGBT. Wiemy, o którą rezolucję chodzi. Niektórzy komentatorzy niepokoją się, że o proszę, kolejne narzędzie presji na Polskę, nie tylko Polskę, Węgry, Rumunię i wszystkich potencjalnych niegrzecznych członków rodziny europejskiej, ale z drugiej strony są tacy, którzy mówią, no zaraz, rezolucje nie pociągają za sobą żadnych skutków prawnych. To tak naprawdę nic nie znaczy. Grupa lewicowych parlamentarzystów coś sobie uchwaliła, tak jak wiele innych rezolucji, pokryje się kurzem niepamięci. Jak to jest z tą rezolucją? Jest ona pewnym zagrożeniem, czy nie jest? Nie jest to pierwsza rezolucja Parlamentu Europejskiego poświęcona stosunkowi Polski do ruchu LGBT. Do tej pory były już trzy tego typu rezolucje. Z 18 grudnia 2019 roku, z 17 września 2020 roku, z 11 marca 2021 roku i teraz rezolucja z 14 września tego samego roku. Co odróżnia tę obecną rezolucję od poprzednich, to fakt okoliczności, w jakich została podjęta. Mianowicie w dzień uchwalenia tej rezolucji upływał dwumiesięczny termin takiego ultimatum postawionego Polsce przez Komisję Europejską, czyli organ wykonawczy Unii Europejskiej jest już zaangażowany w pewne działania mające pociągnąć Polskę właśnie do ideologicznej odpowiedzialności sprzecznej z traktatami, o czym jeszcze dzisiaj powiem. A Parlament Europejski, wydając tę rezolucję, naznacza to postępowanie, udzielając mu takiej moralnej legitymizacji. Czyli o ile sama rezolucja nie pociągałaby za sobą żadnych skutków prawnych, o tyle w pewien sposób ośmiela tę komisję, dając jej dodatkowy mandat do działania. I rezolucja ta zawiera co najmniej trzy bardzo niebezpieczne wątki, mające doprowadzić do przekształcenia podstaw prawnych Unii Europejskiej, czego też do tej pory raczej nie widzieliśmy. Mianowicie chodzi o narzucenie wszystkim państwom członkowskim obowiązku respektowania tak zwanych małżeństw jednopłciowych, czyli zrównania homoseksualnych konkubinatów z małżeństwami. Druga rzecz to jest wzmianka o tym, że prawo Unii Europejskiej stoi wyżej niż prawo konstytucyjne państw członkowskich, w tym Polski. No i trzecia wzmianka to jest motyw C tej rezolucji, czyli powtarzanie fake newsów o tym, że w Polsce istnieją strefy wolne od LGBT, mimo że żadnych stref, żadnych wydzielonych terytoriów, jak wiemy, nie ma. Instytut Ordo Iuris poświęcił temu wczoraj konferencję prasową i zachęcam wszystkich państwa do zapoznania się z materiałami, które wczoraj udostępniliśmy. Tam w tej rezolucji pojawia się takie sformułowanie wartości Unii Europejskiej. Ono jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo niejasne i to z kolei, gdy ja czytałem ten fragment rezolucji, wzbudziło mój niepokój. Dlatego, że jeżeli coś jest niejasne, nieprecyzyjne, można tam wsadzić absolutnie wszystko. I czy tą drogą będzie się starała ta lewicowo-liberalna część Unii Europejskiej podążać? Jest to jeden z późniejszych etapów trwającego od wielu dekad procesu przebiegunowywania Unii Europejskiej pod względem ideowym. O ile ojcowie założyciele Unii Europejskiej, De Gasperi, Schumann, Adenauer, byli chrześcijańskimi demokratami, wyznawali wartości raczej bliskie tym wyznawanym przez polskie rodziny, o tyle od kilku dekad Unia Europejska jednoznacznie zmierza w kierunku wytyczanym przez komunistę Altiero Spinellego. Instytut Ordo Iuris również przygotował raport na ten temat przed 2 lata. I te wartości unijne, o których mowa, oznaczają właśnie pęd do narzucenia wszystkim państwom członkowskim jednej konkretnej ideologii, jak ją można nazwać, tęczową ideologią, ideologią gender. Polscy samorządowcy wybrali trochę faktycznie niejasne określenie ideologii LGBT, natomiast w dyskursie publicznym to pojęcie było stopniowo precyzowane. I w tym momencie ta nieprecyzyjność jest niestety wykorzystywana przeciwko Polsce. Natomiast warto zaznaczyć, że jako Polska
jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, 2 miesiące przed referendum akcesyjnym, w pierwszym kwartale 2003 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął specjalną uchwałę, która już wtedy zastrzegała, przypomnijmy, że był to Sejm z większością lewicową. Rządziła wtedy lewica. Uchwałę o tym, że na polu prawa rodzinnego, prawa małżeńskiego, Polska zachowuje pełną suwerenność. To miało być takie uspokojenie polskiej opinii publicznej przed referendum, że takie rzeczy, które widzimy obecnie, nigdy nie będą miały miejsca. Później ta deklaracja została powtórzona przy traktacie akcesyjnym. Polska złożyła wtedy specjalną deklarację numer 39, która powtarzała te właśnie zastrzeżenie. Przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego podobnie. 2008 rok, deklaracja numer 61. To wszystko jest element naszej umowy z Unią Europejską, że wstępujemy do Was, ale na naszych warunkach. I w tym momencie w artykule 9 Karty Praw Podstawowych jest to zapisane, że prawo małżeńskie, prawo rodzinne jest regulowane wyłącznie przez ustawy krajowe państw członkowskich. Czyli jeszcze 13 lat temu co do tego panował pełen konsensus. Natomiast widać teraz, że po intensywnej dekadzie ideologizacji Unia Europejska zmierza w tym kierunku, by sprzeniewierzyć się własnym zobowiązaniom. Co ciekawe, ja rozmawiam czasem, nawet w tym studiu, z politykami lewicowymi, nie tylko lewicowymi, z Platformy Obywatelskiej, którzy wtedy, w 2003 roku, właśnie te wszystkie akty prawne przyjmowali i zapewniali, że nigdy Unia nie będzie ingerowała w wewnętrzne kwestie Polski, jeśli chodzi o prawo, o światopogląd. I co oni mówią? Bo w tej chwili mówią, no cóż, świat się zmienia. To, co było wtedy, nie jest już aktualne dzisiaj. Starają się przekazać taką narrację o pewnej nieuchronności przemian, które zachodzą w Europie, że to jest pociąg jadący tylko w jednym kierunku i my albo się na ten pociąg załapiemy, albo, cytując klasyka, zostaniemy wyrzuceni na śmietnik historii. Mhm. 2003 rok jest w tym kontekście o tyle zabawny, że był to właśnie rok słynnej deklaracji krakowskiej Platformy Obywatelskiej, gdzie właśnie mówiono, że wchodzimy do Unii Europejskiej po to, by natchnąć się naszymi chrześcijańskimi wartościami. To smutne, w jakim kierunku zabrnęło to środowisko, niestety. Tak samo jak Unia Europejska sprzeniewierzyło się swoim wartościom założycielskim. Natomiast przykład Wielkiej Brytanii, która w końcu po wielu perypetiach jednak wyszła z Unii Europejskiej, pokazuje, że w naszym obszarze geograficznym nic nie jest nieuchronne, nic nie jest dane raz na zawsze i po nawet kilkudziesięciu latach pewnych tendencji mogą odezwać się tendencje przeciwne. My jako Instytut Ordo Iuris wierzymy, że są pewne wartości nienegocjowalne. Ochrona życia, ochrona rodziny i ochrona właśnie tożsamości małżeństwa, którą narusza ta rezolucja, są one czymś naturalnym dla człowieka. Dzięki tym wartościom człowiek staje się bardziej człowiekiem i chcemy przekazać to przekonanie właśnie Unii Europejskiej. Dzisiaj nawiązaliśmy współpracę właśnie z ukraińskimi działaczami prawicowymi, działaczami konserwatywnymi, którzy myślą podobnie. Tak więc ta tendencja przeciwna, tendencja do zachowania naturalnego wartości, porządku prawa naturalnego jest też obecna w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko można do tego, żeby... Można się o tym przekonać, rzeczywiście. ...przeciwdziałać tym tendencjom. Bo spotyka się polityków i to nawet tak zdawać by się mogło o zlaicyzowanych miejscach jak Szwecja, myślących konserwatywnie, ale wspomniał pan o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii. Polska na razie ma jeden z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o społeczne poparcie dla członkostwa w Unii, więc tego rodzaju scenariusz wydaje się na chwilę obecną raczej bardzo mało prawdopodobny, żeby dla ochrony tych fundamentalnych, nienegocjowalnych wartości Polska miała wystąpić z Unii. To znaczy, nie chciałem wyrazić takiej sugestii, natomiast Polska, Węgry i inne kraje naszego regionu wstępowały do Unii Europejskiej z konkretnym celem. Chodziło o radykalne odwrócenie tendencji, które towarzyszyły nam w Układzie Warszawskim, w bliskim sojuszu z państwem komunistycznym, jakim był Związek Radziecki. Akurat dzisiaj, 17 września, jest to szczególnie istotne. Po to, żeby przeciwdziałać tym wszystkim nasionom, które niestety zostały u nas zasiane. No i teraz już widać, że to zadanie nie zostało wykonane. Pytanie, co możemy teraz z tym zrobić. Póki mamy silną reprezentację w Unii Europejskiej, póki Polska, póki Węgry, póki inne państwa naszego regionu wciąż
dzielą to przywiązanie do tradycyjnych wartości, jest jeszcze pole do ocalenia naszej tożsamości, także tożsamości cywilizacyjnej. Tego typu rezolucje zapewne niestety będą się jeszcze powtarzać. Można tutaj mówić, że chodzi tylko o pieniądze, chodzi o dźwignię nacisku. Ja w to nie wierzę. Ja uważam, że po drugiej stronie naprawdę są ludzie, którzy wierzą w tę ideologię, która jest tutaj opisana. I można też mówić, że chodzi o słowa, że wystarczy ideologię LGBT, tak jak profesor Jan Duda, zastąpić postmarksistowską ideologią relatywizmu płciowego. Można tak robić, natomiast nawet po takiej zmianie, przypuszczam, okaże się, że te siły z drugiej strony, tak, no, dla nich też jest za dużo. Skoro nawet samorządowa Karta Praw Rodzin, Instytut Ordo Iuris, który nie ma ani słowa LGBT, jest przez nich uznawana za tworzenie jakichś stref, to ciężko się spodziewać, żeby jak zamiast jest, ideologii jak wyznawania... Jak mówili kiedyś na wsi, jak jest pies, to zawsze znajdzie się kij, żeby go obić. Starajmy się ten kij dajcie człowieka, połamać. A paragraf unijny się znajdzie. W innej nieco wersji. Bardzo dziękuję za wizytę w naszej telewizji. Pan Nikodem Bernaciak, analityk z Instytutu Ordo Iuris, był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. A u nas już niebawem Michał Trześniewski, jego program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię Państwu do zobaczenia.